Dziś moją rozmówczynią będzie polska himalaistka, podróżniczka, fotografka i żeglarka Agna Bielecka. Agnieszka ma ogromne doświadczenia w górach wysokich i na ośmiotysięcznikach i nie tylko, w głównie męskich wyprawach, więc będzie to tym bardziej ciekawa dla nas rozmowa, myślę, z jej kobiecego punktu widzenia, ale też jest w bardzo ciekawym momencie swojego życia. Jest też przede wszystkim mamą w tej chwili, więc mam nadzieję, że też o macierzyństwie i tym, czy można łączyć funkcje matki i himalaistki, porozmawiamy dzisiejszego wieczoru. Dobrze, witam serdecznie, cześć, bardzo, bardzo serdecznie Ci dziękuję, że przyjęłaś zaproszenie i że będziesz dzisiaj z nami i poświęcisz nam trochę swojego cennego czasu. To przypominam, polska himalaistka Agna Bielecka jest już z nami. Trochę już mówiłam, ja nie wiem, czy słyszałaś, czy nie, ale robiłam wprowadzenie i o Lhotse, i o Gacher Brumie pierwszym, i o Twojej wyprawie na Grenlandię, bo słyszałam, że taką organizowałaś kobiecą, co prawda nie eksploracyjną. Ja organizowałam, ja byłam do niej zaproszona. Aha. Bardziej jako... oficjalnie jako ekspert do spraw bezpieczeństwa szczelinowego. Natomiast aha, ona faktycznie była kobieca, aczkolwiek to wyszło trochę przypadkiem. Natomiast jak już tak się zadziało, że zorientowałyśmy się z dziewczynami, że jesteśmy w gronie w zasadzie tylko żeńskim, to nie ukrywam, że trochę już tak pociągnęłyśmy, żeby tak zostało. A, czyli jednak ta, i to się sprawdziło, taka wyprawa damska się potoczyła fajnie, czy... Wiesz co, no nie fajnie, ale nie do końca z tego względu, że była damska albo nie. Jedna z uczestniczek terenowej części miała kontuzję tuż przed wyprawą, więc została wyeliminowana z akcji. Zostałyśmy tylko we dwie. Tam też były trochę problemy finansowe w kwestii zebrania pełnych środków, żeby to zrobić w taki sposób, jak chciałyśmy zrobić. Nie została zredukowana. Zredukowany został plan, projekt, również liczba uczestników terenowych, zostałyśmy we dwie. Natomiast możemy założyć, że w zasadzie te cele naukowe, bo to naukowa wyprawa była, w zasadzie zostały zrealizowane przynajmniej w jakiejś tam części. Dobrze, ja tylko takim tytułem wstępu powiem, że chciałam ten live podzielić na takie trzy części. Część pierwsza to taka bardziej wstęp i takie praktyczne informacje. Druga no to góry stricte z kobiecego punktu widzenia i z Twoich doświadczeń. I trzeci no to to macierzyństwo i Twój aktualny stan umysłu, czy w ogóle aktualny moment w Twoim życiu. Tutaj możecie pisać, przypominam, pytania, dajcie znać, czy słychać, czy widać. Przede wszystkim Agnę, bo wiem, że mnie było dobrze widać i słychać. Agnę, widać jest już. A propos, tak. I takim tytułem właśnie wstępu, to trochę takie banalne pytanie, ale jednak bardzo teraz kojarzysz się z górami, a wcześniej jednak było to żeglarstwo i pasjonowałaś się pływaniem, żeglowaniem. I jak to było? Czy to tak było, że ty od zawsze kochałaś góry i chciałaś się wspinać, czy to przyszło dopiero później z czasem? I się zafascynowałaś gdzieś tam właśnie po żeglarstwie, czy tam po chyba czasie liceum, z tego co widzę. Słusznie, widzisz. Natomiast to było tak, że góry zawsze były i ja z rodzicami, będąc dzieckiem takim, odkąd pamiętam, w górach przebywałam. Już mieszkałam z rodzicami na Śląsku w Tychach, więc blisko mieliśmy w Beskidzie Żywieckie Śląskie. Zresztą do tej pory to gdzieś tam zawsze pozostało na moje kochane pagóry. I pierwsza taka, znaczy chodziliśmy w góry z rodzicami, odkąd pamiętam, a pierwsza taka wyprawa, która mi utkwiła w głowie, to jak mama moja była w końcówce ciąży z moim bratem, ja miałam wtedy 5 lat, ruszyliśmy z ojcem w taki dwutygodniowy szlak właśnie Beskidem Żywieckim i Śląskim. Niosłam wtedy ogromny plecak wypchany poduszką, ale nikt o tym nie wiedział, więc wyglądałam imponująco.
I te góry gdzieś tam to była dla mnie tak naturalna rzecz, że jestem w górach i że chodzę w górach, że no nic bardziej naturalnego jakby na spędzanie wolnego czasu nie mogłam sobie wyobrazić. Natomiast epizod żeglarski jest dość specyficzny, bo wziął się z muzyki. Usłyszałam gdzieś od kogoś, dostałam jeszcze w podstawówce jakąś kasetę, bo jestem ten PESEL, gdzie to się słuchało na kasetach w tym wieku, z szantami i brzmiało to tak romantycznie i przygodowo, a odpowiadając na jeszcze kolejne pytanie, ja nigdy nie miałam takiego poczucia, że chcę chodzić na jakieś bardzo wysokie góry albo żeglować na wielkich żaglowcach. Chciałam zawsze mieć życie pełne przygód i zwiedzać świat. I to była jakby taka idea, która mi przyświecała od najmłodszych lat. No i wtedy żeglarstwo się wydawało, że to jest taka świetna metoda na właśnie owego świata zwiedzanie. No i z tej fascynacji gdzieś to się przerodziło w jakieś tam patenty, wyprawy na Mazury, potem wyprawy na morze, ale chyba wydaje mi się, że jeszcze w późnym liceum, a już na pewno po wyprawie przez Atlantyk stwierdziłam sposób na zwiedzanie świata, ale równie dobrze można to robić, mając lat 60 i więcej. I że pewnie do tego jeszcze wrócę kiedyś. Natomiast jakby wróciłam do tego bardziej aktywnego i bardziej wymagającego gdzieś tam jakiegoś wysiłku fizycznego, aktywności. Natomiast wiesz, to też nie jest tak, że ja zaczęłam żeglować i przestałam chodzić po górach, bo to się zawsze działo w międzyczasie. Blisko znałam się. Mój brat, który od dziecka z kolei zawsze wiedział, że chce być alpinistą, no jakby też potrzebował czasami partnera, wyciągał mnie z Tatry, więc na studiach jeszcze widziałam razem na skałki i w góry też. Czyli trochę we krwi oboje to macie może, to po prostu rodzinne też. Tak, chyba tak, to tak wiesz, taka po prostu rodzinna przypadłość. Przypadłość. Dobrze. Teraz, jest, bo zawiesił mi się twój obraz, ale słyszysz mnie? Tak, ja ciebie słyszę, tak. Okej. Najczęściej zadawane pytanie, kiedy ja zawsze ogłoszę to, kto będzie kolejnym gościem, to i tak powtarza się pytanie, jak się przygotowywałaś do wypraw, bo to jest, i tu w twoim przypadku mnie to interesuje, czy to jest właśnie tak, że ty to wypiłaś w krwi rodzinnej i ty po prostu masz predyspozycje wysokogórskie, czy szczególnie musisz się przygotowywać, no bo Monika Witkowska nie ukrywa, ona musi dużo trenować, też ma swój wiek, o czym też wspomina wielokrotnie i bardzo dużo trenuje, ale ty jak przygotowywałaś się do wypraw, to rzeczywiście dodatkowo jeszcze intensywnie miałaś jakieś treningi, specjalne przygotowania, czy to tak naturalnie po prostu idziesz w góry i masz predyspozycje? Wiesz co, nie przygotowywałam się nigdy jakoś szczególnie do wypraw, w których brałam udział wcześniej, natomiast faktycznie tak się stało, że jak zostałam zaakceptowana do udziału w zimowej wyprawie na Gaszerburm pierwszy, no to miałam takie trochę poczucie, że wiesz, że jedzie Artur Heiser, Janusz Gołom, mój brat, który wiedziałam, że jest szybki. No i miałam takie poczucie, że wiesz, no, że nie chcę zostawać za nimi w tyle, nie? Że głupio by było, więc zgodnie z poleceniem Artura dostałam też takiego trenera i niestety to polegało na bieganiu, którego nie cierpię, lubię biegać i nie mogę przeskoczyć. No ale faktycznie starałam się jakoś tak w miarę intensywnie przygotować i mniej lub bardziej regularnie. To różnie bywało, ale gdzieś tam podchodziłam do tego w miarę serio. No i później w zasadzie przed każdą wyprawą też starałam się coś robić. To nie było nigdy tak, że faktycznie przykładałam się do tego tak, żeby idealnie ten trening w godzinach, w dniach, z
Zdarzało mi się odpuścić jeden dzień, zdarzało mi się powiedzieć mojemu ostatniemu trenerowi, czyli Karolowi Henningowi, że nie robię interwałów, bo on mnie zaczął, nie lubię. Ale Karol miał taką dobrą metodę, mianowicie to jest faktycznie świetny trener, bo pozwala robić to, co się lubi. Każe na przykład biegać. Więc tak, wiesz, no, jak już jak się okazało, że mam okazję pojechać w Himalaje, no to wiesz, no nie chciałam też tego zmarnować przez zbyt lekceważące podejście do tematu. I dlatego no, starałam się w jakiś sposób się przygotować. Wiesz, no to też jest tak, że ja bardzo dużo czasu spędzam w górach. Spędzałam w górach. Ja pracowałam, przez jakiś czas prowadziłam wyprawy partnerskie i bywały takie lata, że więcej spałam pod namiotem niż pod dachem. I myślę, że to też można zakwalifikować jako jakiś tam trening, że po prostu człowiek cały czas stara się być aktywnym i robi to z przyjemnością, a nie koniecznie robi coś na treningu, czego nie lubi na przykład biegać. Okej. A które z dotychczasowych wyzwań było dla Ciebie najtrudniejsze? Tak ogólnie? W życiu? Tak. Nie tylko pytam o góry, tak ogólnie, tak. Tak, to zdecydowanie poród, wiesz, do zdobywania góry można się wycofać, tam było gorzej. Wiesz co, trochę mnie zaskoczyło mnie intensywność tego doznania i przyznam się szczerze, że nie spodziewałam się, że to jest aż taka, przy pierwszym dziecku tak mówią, że to jest taka, no taka hardkorowa sytuacja. No. Tak, tak. Myślę, że to było przede wszystkim zaskoczenie. Nie zakładałam. Zaskakujące i że na tyle gdzieś tam mój organizm też jakby to powiedzieć, nie do końca sprosta zadaniu. Okej. Ale tak porównując macierzyństwo do himalaizmu, teraz już w tym czasie, w którym teraz jesteś, uważasz, że jest tak samo trudne, czy trudniejsze? Czy to właśnie macierzyństwo jest jakimś rodzajem Everestu dla Ciebie? Wiesz co, nie, no to jest zupełnie gdzieś tam nieporównywalne i nie jedno z drugim jest nieprzystającym doświadczeniem. No to jedno i drugie jest gdzieś tam ludzkim doświadczeniem, takim głęboko chyba ludzkim, chociaż więcej ludzi ma dzieci niż chodzi po wysokich górach. I każdy ma jakieś inne motywacje, zarówno do jednego, jak i do drugiego. Natomiast nie sądzę, żeby to można było jakby dwie kategorie porównywać i żeby one były w jakikolwiek sposób porównywalne. Pytałaś mnie o moje osobiste najtrudniejsze doświadczenie, więc myślę, że odpowiedziałam szczerze i tak było. W Wysokich Górach chyba nigdy nie miałam takiej sytuacji, w której bym tak aż... wiesz, no chodzenie w górach jest bardzo fizyczne, czy jednym z tych aspektów jest fizyczność i też odczuwanie i świadomość swojego ciała też. Wiesz, wspinanie się, aktywność sportowa, aktywność w Wysokich Górach, plus tam jeszcze te elementy tlenowe powodują, że nie zawsze wszystko kontrolujemy. Natomiast wydaje mi się, że większość osób, które gdzieś coś takiego robi, to gdzieś ma taką dość wysoką świadomość i odczuwanie własnego ciała, jego możliwości, jego granic, takiej swojej fizyczności, tak? I gdzieś mam takie poczucie, że ja nie przekraczałam nigdy swoich granic fizycznie. Natomiast to doświadczenie, o którym mówiłam, zdecydowanie w ogóle rozerwało moje granice. Może tak. Straciłam kompletnie kontrolę nad tym, co się dzieje i była to dla mnie dosyć trudna sytuacja. Bo ktoś tu napisał, że najlepszy opis porodu i emocji z tym związanych, że szacun. Dominika pisze, także pięknie. Dobrze, no to może przejdźmy do tych bardziej właśnie stricte kobiecych doświadczeń. Bo w góry wybierasz się rzeczywiście od wielu lat, wybierałaś się przynajmniej i to były na ogół te wyprawy z Polskim Związkiem Alpinizmu i to raczej były wyprawy męskie, z tego co
próbowałam znaleźć, to nie zdarzyło się chyba, że byłaś na mieszanej, ani czysto kobiecej wyprawie. I mam pytanie, czy jakbyś miała taką okazję wybrać się z kobietami na wyprawę, czy też zorganizować po prostu wyprawę stricte kobiecą, to czy byś podjęła się zadania? Myślisz, że to... Ja jestem kiepskim organizatorem, od tego zacznijmy. Okej. Nie wychodzi mi jakby organizacja wypraw ani większych przedsięwzięć. Ja się świetnie sprawdzam ze swoją działką i improwizowaniem różnych sytuacji. Jeśli robiłam jakieś takie wyprawy, to bardzo małe i bardzo takie kameralne albo zupełnie indywidualne. I też rzadko kiedy brałam udział w organizacji całego przedsięwzięcia. Natomiast wiesz, jakby ja wychodzę z założenia, że tak naprawdę nie ma znaczenia płeć swoich partnerów, czy w górach, czy w życiu, czy w jakichkolwiek innych aktywnościach, tylko ich jakość i przygotowanie do danej konkretnej aktywności. Wiesz, no, brałam udział w tej kobiecej wyprawie na Grenlandię, która, jak wspomniałam, przypadkiem okazało się, że jest kobieta, natomiast miałam poczucie, że dziewczyny podchodzą do tego poważnie, dobrze się przygotowują, nawet wręcz mam czasami poczucie, że to była najbardziej przygotowana wyprawa, jaką brałam udział, pomimo tego, że no może połowę sukcesu. Dlatego głównie, że ona się troszkę przeciągała. Miała być pierwszego roku, potem drugiego i w końcu chyba po 3 latach nam się udało doprowadzić do wyruszenia wyprawy. Natomiast wiesz, no to mam poczucie takie, że w tych aktywnościach, w których ja brałam udział, czyli tam gdzieś żeglowanie i ta wyprawa na nartach grenlandzka i wysokie góry, czyli takich gdzieś wytrzymałościowych czynnościach czy aktywnościach, ta płeć naprawdę jest drugorzędna i nie ma takiego jakiegoś kategorycznego znaczenia. Ja bardziej bym stawiała tutaj na jakieś przygotowanie fizyczne i takiej jakiejś wiedzy, czyli wiedzieć to, na co się człowiek pisze, realną ocenę swoich własnych możliwości, czyli umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach skrajnych. I nie wiem, no takie ogólne ogarnianie rzeczywistości, czyli radzenie sobie z sytuacjami niespodziewanymi, z sytuacjami, które cię mogą zaskoczyć, też przewidywanie. I to jest istotne, a cała reszta, także wiesz, no jeżeli byłaby grupa dziewczyn, które chciałyby zrobić wyprawę tylko dziewczyn, czemu nie? Natomiast wiesz, mam takie poczucie, że nie ma co wpadać w taki seksizm a rebur, nie? Że jakby ja nie mam żadnego problemu, żeby ekipa była mieszana pod warunkiem, że wszyscy się nawzajem szanują jako ludzie. I wydaje mi się, że to może dobrze funkcjonować też, nie? Że jakby fajne są wyprawy, czy w ogóle przedsięwzięcia, w których sumujemy, a nie mnożymy umiejętności. Mhm. Czyli każdy wnosi coś od siebie i to, co potrafi robić i umie robić najlepiej. I suma tych umiejętności jest gdzieś tam istotna, a nie każdy potrafi robić to samo, co każdy inny. Bo wtedy po co nam ci inni, nie? Trochę to jest tak, że wtedy ten teamwork gdzieś jest wartością dodaną w zespole. Natomiast jeszcze było jedno tam pytanie, które umknęło. Nie. Znaczy, czy byś organizowała wyprawę kobiecą, ale to już mówisz, że w organizacji na tyle nie jesteś dobra, ale też zacytuję twoje słowa, bo to chyba też jest to, o czym mówisz, że podczas wypraw liczy się cel i zwykła ludzka przyzwoitość w dążeniu do jego realizacji, a nie to, czy jest się mężczyzną czy kobietą. I rozumiem, że płeć dla ciebie nie ma znaczenia w górach i generalnie nie ma, ale czy są jakieś przeciwności, trudności dla kobiet w górach? Wiesz co, wiem, co chciałam powiedzieć, więc jeszcze szybka dygresja. Tamara Styś-Załuska była na jakby sąsiedniej wyprawie na Gasherbrumie pierwszym zimowej i też była na wyprawie na Daulagiri. Więc to nie jest tak, że były tylko zawsze
tylko safeceki, nie? Bo właśnie wtedy była na jednej i drugiej tam ranie była w naszej stricte wyprawie, ale gdzieś tam dzieliliśmy mesę i na drugiej jakby była ze mną. Okej, okay, czyli były mieszane rzeczywiście. Tak, byłyśmy dwie nadal legili. I wracając do... Do tych trudności, czy są jakieś trudności stricte dla kobiet, przeciwności, trudności w górach? Co? Nie mam chyba takiego poczucia. Oczywiście można się upierać, że fizjologia nam trochę bardziej skomplikowała życie, bo ja nigdy nie doszłam do takiej perfekcji jak moi koledzy, czyli sikanie do butelki nie wychodzą ze śpiwora. Ale wiesz, no to nie jest jakaś straszna rzecz, żeby wyjść ze śpiwora, nawet jak jest trochę zimno, więc wydaje mi się, że to jest takie trochę szukanie wymówek, albo nawet nie tyle szukanie wymówek, ile dramatyzowanie, nie? Bo to są wszystko rzeczy, które da się ogarnąć przy odrobinie wyobraźni, nie mówiąc już o tym, że wydaje mi się, że krokiem milowym w aktywności outdoorowej kobiet było wymyślenie mokrych chusteczek. Jestem wdzięczna tym, którzy to zrobili. To prawda. Ratują życie. Tak. I w każdym razie w górach to rzeczywiście. Wiesz, no nie ma jakichś tam. Ja nie dostrzegam takich dużych dyskomfortów z tym związanych. Z byciem kobietą w górach też wiesz, no powtórzę pewnie coś, co już wcześniej też kiedyś mówiłam, nigdy nie byłam facetem, więc nie mam porównania. Okej, okay. Ale jednak jesteśmy kobietami i pytanie jest, czy w związku z tym spotkałaś się z dyskryminacją ze względu na płeć, czy też po prostu ze stereotypowym traktowaniem? Nie mam oczywiście na myśli już słynnego wydarzenia w Lądku Zdroju, którego byłam świadkiem, bo byłam w 2017 roku. No i to było rzeczywiście niesmaczne i cała historia, zresztą i cały tekst, i to wszystko nie powinno się zadziać, ale jednak, czy wtedy, czy też wcześniej spotkałaś się, czy uświadomiłaś sobie, że jest to jakiś rodzaj dyskryminacji? Wiesz co, być może wykaże się tutaj jakąś naiwnością, czy wiesz, ja nigdy się nie doszukiwałam w żadnych zachowaniach faktu dyskryminowania mnie ze względu na płeć i zawsze, jeżeli coś było nie po mojej myśli, to starałam się szukać racjonalnych powodów takich, a nie innych decyzji innych ludzi. I też, wiesz, no nie chciałabym popaść w taką sytuację, w której zwalę swoje niepowodzenia albo nieporozumienia na dyskryminację, nie? Bo tak byłoby najprościej, że a, nie pozwolili mi tego, bo pewnie dlatego, bo jestem kobietą, nie? Więc wiesz, no ani nie miałam nigdy takiego poczucia w sytuacji, która się działa, czy nie odbierałam tego w ten sposób, ani też nie chcę retrospektywnie zwalać na, czy oskarżać kogoś o dyskryminację, bo wiesz, nie jestem w głowie ludzi, miałam kilka konfliktów, które też nie są tajemnicą, bo na ostatniej wyprawie na 8-tysięcznej, w której brałam udział, miałam konflikt z kierownikiem dość taki intensywny, bo sam na Broadpiku? Tak, zostałam wykluczona z ataku na Broad Peak Middle, który był wtedy moim celem. Jakby uważam, że to atrakcyjniejszy wierzchołek niż główny wierzchołek. Jest rzadziej zdobywany, jest trudniejszy, jest ciekawszy najzwyczajniej w świecie, mniej ludzi na nim było. I tak ze sportowego punktu widzenia no, jakby dużo bardziej mnie interesował. Natomiast w którymś momencie, nie konsultując się ani ze mną, ani jak się później okazało z nim, kierownik stwierdził, że nie pójdę że nie, koniec, bo tak. Ja szczerze powiedziawszy nie wiem, no, co było tego powodem. Tłumaczył się potem Jurek z tego, że chodziło o umiejętności techniczne, wspinaczkowe. Czy tak było, czy nie, ciężko mi na tym wyrokować. Tak jak mówię, nie jestem w jego głowie. Mam trochę do niego o to żal do dnia dzisiejszego. Pewnie nie przejdzie, mimo tego, że
Być może dzięki tej jego decyzji udało mi się w ogóle zdobyć jakikolwiek mieszkanie na tej wyprawie, bo jak wiemy, ekipa, która wyruszyła na Brodki-Gindel, jeszcze tu nie to było, natomiast my dzień później nie wyszło, udało nam się jeszcze zdobyć. No, niemniej jednak nie rozumiałam tych powodów i chyba dalej ich do końca nie rozumiem, ale wiesz, no, czy Jurkiem kierowało to, że faktycznie uważał, że mam ze sobą umiejętności techniczne, czy jakakolwiek inny powód, to też tak naprawdę nie ma do końca znaczenia. Wiesz co, wydaje mi się, że nie mam takich jakichś wspomnień, że ja konkretnie jako osoba byłam dyskryminowana z takich czy innych powodów. Mam kilka refleksji, które czasami, wiesz, no, po kilku latach zastanawiam się, skąd taka czy inna decyzja i czy aby przypadkiem nie dlatego właśnie, że jestem dziewczyną, ale wiesz, to jest na tyle śliskie i na tyle niepewne, że chyba nie chciałabym ani rzucać takich oskarżeń, ani jakoś, wiesz co, nie wiem, po prostu nie wiem. Natomiast, wiesz, no faktycznie będąc w gronie męskim w wysokich górach, czy na pełnym morzu, no to trzeba się liczyć z pewnymi zachowaniami, jakby w którymś momencie koledzy traktują cię jak kumpla, jakby przestają zauważać, że jesteś dziewczyną i czasami jest to trudne. Przejść do, wiesz, koszarowego języka i podobnych żartów. A mam wrażenie, że panowie będący w swoim własnym towarzystwie przez dłuższą część czasu, to tak nie wiem nawet jak to ująć, ale trochę puszczają mi może hamulce, które mają w innych okolicznościach i wymaga to jakiegoś takiego, wie, znieczulenia się, wyłączenia, czytania książki, słuchawek na uszy. Włączenia się. A jednak troszkę przycisnę ten temat, dlatego że pokolenie między innymi Andrzeja Zawady uważało, no niestety, ale tak się mówiło, że bab się w góry nie bierze, czy też czy cytuję, Himalaje latem są właśnie dla bab. I to już z takiego, nawet nie mówię tylko twojego doświadczenia, że indywidualnie tobie się zdarzyło, ale jednak słowa kierownika wyprawy na K2 wtedy, które padły ze sceny, które się wymsknęło oczywiście i ja nie wierzę w to, że to było celowe i rzeczywiście to nie był taki cel tych słów, ale jednak się wymsknęło, więc jednak gdzieś tam w tej głowie musiało gdzieś tam to być. W związku z tym, czy podejście do kobiet w górach to kwestia właśnie różnicy pokoleniowej i skoro ty już tego nie doświadczasz, mówisz na wyprawach, ale też się wspinasz chyba i chodziłaś w góry z tym nowszym, że tak powiem, i młodszym pokoleniem. Czy to jest różnica pokoleniowa, że mamy teraz lepsze podejście do kobiet, mniej dyskryminujące, mniej takiego traktowania przedmiotowego? Czy jednak to się nie zmieniło, jeżeli chodzi o panów? Wiesz co, no w mojej opinii zdecydowanie tak. I ja to parę razy już mówiłam i podkreślałam, że dla mnie bardzo wyraźna jest ta różnica pokoleniowa w podejściu do kobiet w górach. Dla mnie szokująca też była, znaczy szokująca, no, szokująca, z drugiej strony otwierająca oczy była opinia Ani Okopińskiej, o ile dobrze pamiętam, na panelu w Lądku Zdroju parę lat po tej słynnej historii z K2, na jakimś panelu kobiecym, kiedy ona mówiła, że no one miały wtedy szczęście, bo tak się otwierały granice, bo pierwsze kobiece wejścia, więc zabierali ich w te góry i że mogły sobie dziewczyny przy okazji właśnie zrobić jakieś tam pierwsze kobiece wejście na 8-tysięcznik. Ale nigdy nie były brane pod uwagę przy nowych drogach, wyprawach zimowych i sportowych wyzwaniach. I to trochę tak wyglądało i czasami się zastanawiam, czy dalej troszkę tak nie wygląda, chociażby biorąc pod uwagę składy PHZ-owskie, które, wiesz, no może być i tak, że nie ma w Polsce dziewczyn, które by się nadawały, nie? Ale wydaje mi się, że to jest łatwe wytłumaczenie. To jest pierwsza sprawa, a druga sprawa to jest, pytasz o różnicę pokoleń. Tak, zdecydowanie jak najbardziej widzę, czuję,
Wiesz, ja mam kolegów z wypraw, z którymi świetnie mi się wspinało, świetnie mi się współpracowało, którzy stawali za mnie murem, czasami w konflikcie z kierownikiem, którym zależało, żeby w kolejnych wyprawach brał udział i którzy też nie dawali mi absolutnie żadnej taryfy ulgowej, nie żebym na jakąkolwiek liczyła. I wiesz, no i było to takie bardzo partnerskie podejście, no. Razem robimy robotę, która jest do zrobienia, razem dzielimy obowiązki, razem wieszamy poręczówki, razem, nie wiem, kto się czuje lepszy we wspinaniu, to nosi, kto jest lepszy w torowaniu, to toruje. I co więcej, wiesz, no zdarzało mi się, że banda chłopaków szła po śladach, które przez pół dnia na zmianę z jedną francuską, wiesz, przetorowałam i nikt nie miał z tym absolutnie żadnego problemu. Także, wiesz, no jakby to było dość wyraźne dla mnie, ta pokoleniowa różnica. No i zdarzały się sytuacje, powiedzmy, towarzyskie, czy jakieś wydarzenia w bazach, gdzie starsi koledzy czasami sobie pozwalali na takie sugestie albo komentarze, że wprowadzali zażenowanie moich kolegów z mojego pokolenia. Wiesz, no tak, no, dla mnie jest to bardzo gdzieś tam wyraźne i było odczuwalne. Taka, wiesz, różnica w mentalności, nie? Wracając już do tej nieszczęsnej historii z Lądka Zdroju z KDA, wiesz, no jakby wszyscy mamy świadomość, że ówczesny kierownik PHZ-u absolutnie nie chciał powiedzieć nic, co brzmiałoby tak dwuznacznie, nie chciał nikogo obrazić, że ma problem z jakimiś tam wystąpieniami publicznymi, że go stresują i że nieszczęśliwy dobór słów był, wiesz, no niezamierzony. Niemniej jednak taki, a nie inny dobór słów wynika z takiego, a nie innego myślenia, czyli myślenia kategoriami płci, bo gdyby myślał kategoriami, nie wiem, wykaz przejść, kompetencji, tak, techniczne, kompetencji, to by coś takiego się nie wymsknęło. Więc to chodzi o, wydaje mi się, o jakby całe podejście i sposób myślenia. Zresztą, wiesz, no, Artur Heiser, który był gdzieś tam, nie wiem, no może można go zakwalifikować jako pogranicze tych pokoleń, tych właśnie typu Himalaje, latem są dla bab i tego, powiedzmy, współcześniejszego, nie ukrywał, że on był przeciwny kobietom na wyprawach i że w ogóle by nie uważał, żeby to był dobry pomysł. Na drugiej wyprawie, bo znaczy, wiesz, no, na pierwszą zrobił mi taką, jak pojechałam na Gaszę, byłem jako, no, nie jako aktywny człowiek, członek zespołu, tylko jako menadżer bazy. Znaczy, ktoś, kto będzie liczył, siedział i tam sklejał filmy i robił PR. No i to on po tej wyprawie zaproponował mi wyjazd na kolejną i po tej kolejnej powiedział, wiesz, wprost, że zmienił zdanie, tak, że być może, nie wiem, był albo z innymi kobietami, albo może jest przeciwny wyjazdom par na wyprawy, albo może inaczej to postrzega w tej chwili. I że jakby w jego opinii ja się sprawdziłam. Ale wiesz, ale znowu nie chcę tutaj rzucać żadnych oskarżeń, ani nie chcę, wiesz, determinować płciowo podejścia. Natomiast po pierwszej wyprawie na lotce, gdy była taka sytuacja, w której gdzieś tam miał reprymendy do kolegów i tam obsztorcował ich za różne rzeczy. I podał mnie jako przykład, tak, że siedzę mu na głowie, bo się kończy ubezpieczenie, że coś tam jeszcze, że coś tam jeszcze, czyli z tej mojej działki się wywiązuje i jeszcze weszłam najwyżej. Ale wiesz, jak się skończyła wyprawa i robił skład na wyprawę zimową, to zaproponował wyjazd na wyprawę zimową Andrzejowi Bargielowi, który absolutnie nie miał ochoty brać w tym udziału, bo jego wyprawy zimowe nie interesowały. I zdecydowanie on był najmocniejszy z całego składu i tu w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Ale jak Andrzej zrezygnował, to zaproponował Arturowi. I jakby nie przyszło mu nawet do głowy, żeby zapytać, czy ja mam ochotę, tak? No a ja wtedy to przyjęłam jako tak zupełnie naturalnie, nie? No wiesz, pierwsza wyprawa, pewnie jestem w ogóle, gdzie ja bym mogła, nie? To było takie myślenie, które też nie wiadomo skąd wynika, bo Artura to też była pierwsza wyprawa, więc wiesz, to nie wiem, tak jak mówię, może miał jakieś inne powody, może miał jakąś inną obiektywną ocenę,
Trudno mi powiedzieć. Kompetencje, predyspozycje miałaś, tylko pytanie właśnie, czy zadecydowała kwestia płci, czy nie, tak jak mówisz, nie wiemy, ale jednak gdzieś tam z tyłu głowy to chyba zostaje, w sensie daje do Wiesz co, myślenia. nie, to nawet nie jest tak, bo mi wtedy to absolutnie w ogóle nie dało do myślenia. Ja to przyjęłam oczywiście naturalnie, że wiesz, faktem jest też, że na przykład Artur Majak jest lepszym technicznym wspinaczem ode mnie, lepiej wspina w skalnych trudnościach, tak? I tu nie ma wątpliwości co do tego. Natomiast wiesz, no to jest taka rzecz, która mi przyszła po jakimś tam czasie do głowy, wiesz, dlaczego w związku z tym, sytuacją i z tym wszystkim, co się tam wydarzyło, ja takie propozycje na przykład nie dostałam, nie? I co, wiesz, no to jest coś, co ci daje do myślenia, nie masz jasności w tym temacie. Może to jest jakaś taka właśnie scheda tego myślenia, że okej, dziewczyny, fajnie, niech sobie jadą, niech wchodzą na te góry, no ale sportowe wyczyny to jednak może nie. Może tak było, może tak nie było, nie wiem. Może były merytoryczne też powody, tak. Ale rozumiem, że nigdy też nie zostały tobie przedstawione, tak? Merytorycznie, konstruktywnie, dlaczego nie? Nie, nie pytam. Nie, jesteś, nie pytałam, nie? To nie jest tak, że ktoś odmówił mi udzielenia odpowiedzi. Mi też nie przyszło do głowy, żeby zapytać. No tak. Jak założyłaś z góry, że jest, bo jest, no to dlaczego miałabyś pytać? Oczywiście. No ale jednak w Polsce mało kobiet się wspina. Bo ja cały czas mówię oczywiście o sferze polskiej, bo za granicą mamy przykłady Simona Moro i innych wielkich wspinaczy, którzy się w damsko-męskich zespołach wspinają, ale w Polsce mało kobiet się wspina i na ośmiotysięczniki, już mówię o górach wysokich. I jak myślisz, z czego to wynika? Czy to nie jest troszkę też tak, że my. Nasze PZA też nie wspiera na tyle kobiet od takiego startu, od początku, nie wiem, jakieś obozy szkoleniowe, jakieś dofinansowania, tego typu, że jednak jeżeli kobiety idą, to muszą sobie same całkowicie sponsorować wyprawy, a może jest inaczej, może ja w ogóle kompletnie nie wiem, jak jest. Pytanie, jakie jest twoje doświadczenie, jak ty wiesz, uważasz? No, nie tak do końca, znaczy tak i nie, wiesz, Tomek Mackiewicz poza strukturami wspinał się z Eli, nie? Więc to nie jest tak, że nie ma. Darek się z Tamarą też wspinał, więc no, są pary albo ludzie, w zespołach mieszanych. Słychać mnie, bo coś. Obraz się zaciął, ale cię słychać. Okay, w porządku. O, teraz jest okej. Okay. Więc wiesz co, no ja szczerze powiedziawszy nie wiem, jak wygląda obecnie sytuacja w PZA i w jakiejś tam sekcji nie wiem, czy są grupy kobiece, czy nie ma. Wiem, że była idea i ruch nawet został wykonany przez mojego kolegę, obecnie szefa PHZ-u, żeby włączyć do PHZ-u dziewczyny. Plany te pokrzyżowała pandemia, miał być w zeszłym roku w marcu obóz dla dziewczyn. Piotrek Tomala poszperał, poszukał różnych dziewczyn, zaprosił je na taki zjazd w Arłamowie, gdzie były podjęte dyskusje. Znowu była taka idea, dla mnie prehistoryczna, czy padło pytanie, czy chcemy robić jakąś sekcję himalaizmu kobiecego, czy po prostu bez struktury PHZ, więc wszystkie zgodnie tam obecne panie stwierdziły, że bez sensu w ogóle tworzyć jakieś struktury, czy sztuczny twór himalaizmu kobiecego, skoro istnieją struktury PHZ, po prostu jeżeli chcą mieć dziewczyny w zespole i uważają, że będzie to wartość dodana, to po prostu wystarczy je zaprosić do udziału w tym, co się dzieje. Z czym ja się zgadzam w 100%, bo uważam, że bez sensu jest udowadnianie, że nie jesteśmy wielbłądami. Być może, wiesz, w czasach Arlin Blam czy Wandy Rutkiewicz było istotne pokazywanie, że nie jesteśmy kwiatkiem do kożucha i że jak dziewczyna siedzi spina z chłopakiem, to a on ją wciągnął. No bo wiadomo, że tak nie jest. Wydaje się, że bzdurą jest, jeżeli ktoś coś takiego zakłada, to znaczy, że mało wie albo kiepsko obserwuje. I właśnie Wandy Rutkiewicz i Arlin Blam, czyli to ile było, 40 lat temu,
dajmy sobie spokój, to było 40 lat temu, teraz jesteśmy na innym etapie rozwoju chyba wszyscy. I szczerze powiedziawszy, no zgadzam się z tym, żeby tworzyć struktury mieszane i wiesz, znajdować najlepsze zespoły, które mogą robić coś razem. Fajnie, że dziewczyn został zaproszony. Jak to się potoczy i czy w ogóle się potoczy, to nie wiem, bo wiesz, no, ten obóz kobiecy został zawieszony, bo wszystko zostało zawieszone w zeszłym roku w marcu, nic nie działało. Skąd wiem, że był jakiś obóz PHZ-u, czy jakiś obóz był w lutym, no ale do tematu obozu z dziewczynami nie wrócono, więc wiesz, no ja teraz jestem w takim miejscu, że nie bardzo też mogę sobie wziąć udział w takim przedsięwzięciu, więc też się nie interesowałam tym bliżej. Natomiast wydaje mi się, no, że może ci, którzy, czy te dziewczyny, które w tym brały udział, czy chciały brać udział, powinny zapytać, co się dzieje i czy się w ogóle coś dzieje, czy to po prostu umarło, czy będzie się jeszcze coś działo. Wiesz, ja jestem taka pozastrukturalna zasadniczo, więc też miałam poczucie, że potrzebuję jakiegoś dużego wsparcia, czego szukam i też go nie szukałam. No ale wiesz, no popatrzmy na efekty, no sam fakt, że do dnia dzisiejszego na te wszystkie różne obozy PHZ-owskie i na wszystkie wyprawy unifikacyjne jakby nie było w nich kobiet. To znaczy chyba, że nie wsparcia, tak? Bo ja nie wierzę, że nie ma dziewczyn. I okej, jakby nawet popatrzeć na ostatnie osiągnięcia, no to co chwilę mamy, wiesz, doniesienia, nie wiem, że Magda gdzieś weszła, że Koska, że ktoś jeszcze, że Miłka, że coś się dzieje, tak? Że dziewczyny się spinają, Aldona i tak dalej. I okej, jak ktoś się przyjrzy i jak ktoś tam siedzi w temacie, no to zauważy, że okej, że to może nie było sportowe wejście, że z agencją, albo z szerpami, albo że na tlenie, albo nie do końca samodzielnie, no ale wiesz, ciężko zupełnie samodzielnie i w sportowym stylu zrobić wyprawę samemu, więc może wystarczy te dziewczyny po prostu zaprosić i docenić to, że coś robią i pokazać, jak to można robić w lepszym stylu i tyle, nie? Że to się po prostu da. Wiesz, ja ostatnio słuchałam wywiadu z Magdą Goszkowską, no bo oczywiście są różne i kontrowersyjne opinie po tej jej zimowej wyprawie na K2. Tak, fala się rozlała po internecie. Tak, no i wiesz, też mam pewne zastrzeżenia, bo jakby słuchając jej słów, to taki przeciętny słuchacz może sobie troszeczkę błędne wyobrażenie stworzyć na temat himalaizmu i podobnie jak mam wrażenie czasami ona, nie rozróżnić turystyki wysokogórskiej od himalaizmu, co jest dosyć istotnym błędem, nie? Podobnie jak założyć, że nie da się inaczej wchodzić na 8-tysięczniki normalnymi drogami w sezonie, jak po poręczówkach, które założył ktoś inny, co nie jest prawdą. I że nie da się wchodzić po pewnych poręczówkach i że to jest loteria, co też nie jest prawdą, bo można albo z nich nie korzystać, albo z nich korzystać. No jest mnóstwo możliwości, więc tam jest czego się przyczepić, tak, w tym, co ona mówi, ale halo, dziewczyna była lekkoatletką, finansowała swoje wyprawy sama, jeździła tylko z szerpami, z agencjami. Więc skąd ona może takie rzeczy wiedzieć? Może po prostu nie miała okazji, bo nikt jej nie pokazał, nikt nie tak, sama się wiedział. Sumptem i może profesjonalnie, gdyby ją przygotować i pokazać, jak to jest. Bo wiesz, już minęły trochę te czasy, kiedy trzeba było najpierw zrobić kurs tatrzański, potem pojechać w Alpy, potem gdzieś do Norwegii, potem Kaukaz, a potem w Himalaje. W tej chwili, jeżeli ktoś ma pieniądze i chce, to może pojechać sobie w Himalaje, a umówmy się, że przeciętny zjadacz chleba w Polsce nie odróżnia tego, czy ktoś szedł z tlenem i z agencją, czy ktoś zrobił w dwuosobowym zespole zupełnie samodzielnie nową drogę, tak? 8-tysięcznik, 8-tysięcznik jest ważniejsza niż styl tak naprawdę.
bo tego to mało kto rozróżnia, nie? Ten sport od tej turystyki. Dlatego, że to jest bardzo trudne. To są takie subtelności, w które jakby mało ludzi ma ochotę się wgłębiać. Natomiast wiesz, no jeżeli ktoś jakby reprezentuje jakąś tam chęć, jakiś wysiłek, chce coś zrobić, to może wystarczy go zaprosić do takiego teamu, który pokaże, to się tak robi i wtedy albo to się robi w takim zespole, albo można to robić w lepszym stylu, nie? Tylko trudniej samemu. No i wydaje mi się, że jest skąd brać i że to nie jest tak, że nie ma, że nie istnieją, że no okej, PHZ woli tam łowić ludzi, którzy mają przejścia w Tatrach, najlepiej zimowe i szczerze powiedziawszy nie wiem, jak w tej chwili wygląda dziewczęcy wykaz przejść tatrzańskich, no ale też nie wierzę, że nie ma jakichś tam... Wydaje mi się, że można byłoby znaleźć do zespołów takich właśnie unifikacyjnych czy wyjazdowych dziewczyny, które mogłyby się sprawdzić albo nie, ale mogłyby przynajmniej spróbować. Można byłoby je sprawdzić, nie? Z tych chłopaków, którzy biorą udział w tych wyprawach, też nie wszyscy się sprawdzają, umówmy się. No właśnie. Może warto po prostu w nie zainwestować i wesprzeć je, w sensie i czasowo, i rozszerzyć im horyzonty, tak jak mówisz, pokazać im, jak to się robi. I może się okaże, że będą lepsze niż mężczyźni, no po prostu ci... No lepsi, nie lepsi, nie? Tak, ale wiesz, to jest bardziej kwestia tego, że bardzo lubię komentarze, że ile kobiet weszło w zimą na, wiesz, na 8 tysięcy. No. Tak. W ilu zimowych wyprawach brały udział jakiekolwiek kobiety, wiesz, no nie od razu Kraków zbudowano, nie? Jakby zanim się cokolwiek osiągnie, to trzeba się, nie wiem, nauczyć, zdobyć doświadczenie. Wiesz, no, ludzie bez doświadczenia w górach żyją krótko, a zdobywać doświadczenie dobrze pod okiem kogoś, kto już to doświadczenie ma. Ciężko po prostu pojechać w góry pierwszy raz zimą i wejść na najtrudniejszy ośmiotysięcznik. No. Wydaje się to niemożliwe i pewnie jest niemożliwe, natomiast kto nie próbuje, czy gdzie można zdobyć to doświadczenie, jak nie w tych górach. Tak, jak nie też z doświadczonymi, fajnie jest z doświadczonymi już innymi osobami, które szkolą, pokazują. Jest na pewno bezpieczniej potem, no ale trzeba mieć tę możliwość, rzeczywiście, no bo można mieć pieniądze i jechać na własną rękę, ale jak widać z aktualnych wydarzeń, to nie zawsze pomaga, bo jednak trzeba mieć pewne umiejętności, obeznanie, no 8-tysięczniki zimą to już nie jest żart. I trzeba być dobrze przygotowanym. No ale tak jak mówisz, mnie się też wydaje, że kobiet jest trochę i wybrałoby się naprawdę kobiet, które mają fajne predyspozycje i by się sprawdziły, tylko no pytanie też, czy by chciały. No to tak jak mówisz, ja też nie wiem, jak ta kwestia wygląda. Czy może one już nie chcą uczestniczyć w PZA i w tych wszystkich właśnie unifikacyjnych wyprawach, tylko działać na własną rękę, znajdować sobie sponsorów i działać no bardziej trochę turystycznie, komercyjnie, ale jednak gdzieś tam po prostu spełnić swoje marzenia, czy się realizować w taki sposób. Dobrze, to ja tylko przypomnę, że możecie zadawać pytania. Ja wiem, że tutaj sporo osób pisało, ja zaraz to nadrobię. Nie wiem, czy były pytania, czy raczej komentarze. I chciałabym przejść do tej części macierzyństwa. Nie wiem, czy mnie słyszysz, czy wszystko jest ok. Wiesz co, teraz cię słyszę, ale przez chwilę mi wycięło. Nie wiem, jak ty mnie słyszysz. Okej, widać cię teraz i słychać dobrze. Przynajmniej ja, dajcie znać, czy też Agnę słyszycie. Ja słyszę i widzę dobrze. Chciałam ci zadać pytanie, dlatego że w jednym z wywiadów powiedziałeś, że macierzyństwo cię nie definiuje. I w związku z tym, czy to oznacza, że macierzyństwo też nie zmieniło w ogóle twojego stosunku i podejścia do gór aktualnie? No wiesz, aktualnie ze względów praktycznych trochę zmieniło. Moja córka... Halo? Tak, nie wiem, czy mnie słyszysz? Dobra, to ja mówię jakby co, to pisz, że mnie nie słychać. Dobra, wiesz co, moje...
córka została dopiero niecały miesiąc temu odstawiona od piersi. W związku z tym nie mogłam jej zostawić na długo. Udawało mi się jeździć z nią w skały dzięki tacie, który się nie wspina, ale nie miał nic przeciwko temu, albo niewiele, żeby pod skałą się nią zaopiekować, w momencie, kiedy ja się wspinałam. Natomiast wyjazdy dłuższe nie wchodziły w grę. W tej chwili, no wiesz, no nie zmieniło się to, nie wchodzą w grę długie wyjazdy, nie wchodzą w grę bardzo wysokie góry, natomiast my cały czas aktywnie w górach jesteśmy. W tej chwili się przeprowadziliśmy w góry, mieszkamy u stóp masywu Śnieżnika i jakby korzystamy w pełni z tych możliwości, które nam to daje, że wiesz, mogę usypiać dziecko w przyczepce na nartach popołudniami, a jak mam czas, to się mogę wyrwać na skitury na Śnieżnik albo powspinać za domem, bo mam niedaleko te skały. Więc oczywiście, wiesz, no, praktyka czy pragmatyka bycia mamą jest trochę inna niż bycia tatą, tak? Wiadomo, że wiesz, jak miało się urodzić drugie dziecko mojego brata, to on właśnie wracał z jakiejś tam wyprawy. No, siłą rzeczy jego żona nie mogłaby tego zrobić. Mhm. No ale taka jest biologia i wiesz, tego się nie zmieni. Natomiast wiesz, no ja mam takie poczucie, że ja jestem sobą i reaguję na to, co się dzieje. Na dzień dzisiejszy jest dobrze tu, gdzie jestem i fajnie mi się spędza czas z tatą, ale też sobie czasu muszę uciec na jakiś czas, a rozumiem, że to będzie coraz dłuższy ten czas, kiedy będę mogła po prostu sobie uciec z góry, albo się wspinać, albo zniknąć. I no tak, no nie chcę, żeby wiesz, żeby nie chcę rezygnować z siebie już przez całe życie, bo nagle zostałam matką i cała reszta została po prostu, wiesz, skasowana, delay, bo wydarzyła się jedna rzecz, która przyćmiła całą resztę. Więc jakby oczywiście to jest istotne i muszę jakoś dopasować, wiesz, swoje emocje, ale też pragmatykę całej tej sytuacji. Ale tak jak mówiłam, wiesz, no to nie jest coś, co mnie, wiesz, skreśla to, kim byłam, co lubię, gdzie się czuję dobrze i jakie, wiesz, aktywności sprawiają mi frajdę, to jakby dalej pozostało. I na dzień dzisiejszy myślę, że za jakiś czas wrócę w góry, nie wiem, czy wysokie, bo to jest odkrycie zupełnie niezależne od Dagny, że wiesz, no, przedtem na teraz coś się przerywa. Hikingowy. Ale kurczę, frajdy miałam z niego więcej niż z niejednego ośmiotysięcznika. Przede wszystkim, wiesz, byłam w małym teamie. W sumie na atak szczytowy wybrałam się z jednym kolegą, wiesz, nie było kierowników. Sami decydowaliśmy, czy idziemy, czy schodzimy. I dzięki temu udało nam się praktycznie wejść na niego w stylu alpeń w dosyć szybkim tempie, no bo chyba 6 dnia od przyjścia do bazy już byliśmy na szczycie. Wiesz, bez żadnej aklimatyzacji, nie musieliśmy nikogo słuchać, nikogo konsultować. Na górze byliśmy praktycznie zupełnie sami, nie było nikogo oprócz nas w czasie całego wejścia. I zasadniczo mam poczucie, że to jest zupełnie to, czego ja w górach szukam, co mi dużo bardziej odpowiada niż moja ostatnia wyprawa w Góry Wysokie, gdzie no nie ukrywam, na podejściu na Przełęcz Brod były kolejki na poręczówkach, które albo można było ominąć. Gdzie wiesz, człowiek się nie zastanawiał, czy nie będzie musiał kogoś ratować, bo ktoś popełnia jakiś błąd i sam nie wejdzie. Wiesz, no to jakby nie, ja mam takie poczucie, że ja nie tego szukam w górach. Nie, nie wiem, czy czuję się na siłach, czy będzie jakiś zespół, czy w ogóle mam takie, wiesz, kwalifikacje, żeby sobie robić jakieś zupełnie nowe drogi na 8-tysięcznikach, gdzie nikogo nie będzie, ale
mam taką, wiesz, to jakby istotne w tej całej historii są moje emocje, to co ja odczuwam, co mi sprawia frajdę. Jak chodziliśmy na Nuna, to dzień po dniu po prostu miałam przepotworną radość z tego, że jestem tu i teraz, że widzę to, co widzę, że wchodzimy sobie, wiesz, ze wszystkimi rzeczami na plecach, z pierwszego obozu do drugiego, z drugiego do trzeciego. I jak już byliśmy w Szczecin, to stwierdziliśmy, czemu nie wejść na szczyt. Nie? No i weszliśmy, więc przy czym wchodzenie bez żadnej aklimatyzacji na 7000 wrażenia na podejściu szczytowym czy w ataku szczytowym daje ci dokładnie takie samo jak na 8000. Więc różnica jest żadna, jeśli chodzi o taką perspektywę osobistą. Natomiast wiesz, no mam taką frajdę z bycia w górach wysokich, niekoniecznie najwyższych, ale wysokich. To jest jakby takie doznanie, którego w innych górach nie ciężko znaleźć. Znaczy, są inne rzeczy, które są fajne, wiesz, w niższych górach, które są super. Natomiast no, ten gdzieś ta, nie wiem, czy można powiedzieć, że człowiek jest uzależniony od deficytów tlenowych, ale głupio brzmi. No ale jest w tym taki jakiś aspekt bardzo specyficzny i wiesz, też nie ukrywam, że jeżeli do czegokolwiek mam talent w tych górach, to właśnie do jakiejś dobrej aklimatyzacji, która pomaga mi w taki sposób dość skuteczny wchodzić na wysokie góry, właśnie pozbawione tego tlenu. Oczywiście to żadna moja zasługa, po prostu tak jest i już. No właśnie, bo chciałam, to było moje kolejne pytanie, czy jeszcze w ogóle podejmiesz się jakichś wyzwań himalajskich, ale chodzi mi o góry wysokie, czy dalej będziesz się w himalajzmie chciała realizować, czy w ogóle masz jakieś może cele konkretne, których nie zdążyłaś zrobić, a masz, bo to jednak, no nie zmieni się też twoja akceptacja na ryzyko, ale no to może tak jak mówisz, macierzyństwo nie ma na to wpływu. Nie wiem tylko, czy mnie słychać. Wiesz co, słyszałam tylko ostatnie zdanie o akceptacji ryzyka. Tak, bo nawiązałam do tego kolejnego pytania, które chciałam ci zadać, czy właśnie wybierzesz jeszcze jakieś, będziesz miała jakieś wyzwania himalajskie, czy masz jakieś cele, których nie zrealizowałaś, jakieś wysokogórskie, abyś chciała, no myślę nie tylko o 8000, tylko właśnie o 7000. Czy w związku z tym, że jednak jest moje macierzyństwo, to ta zmieniła się ta akceptacja na ryzyko? Jednak już pewnych, jakichś takich trudniejszych wyzwań nie podejmiesz. Kochana, popatrz na moją historię. Ja mam w karierze więcej wycofów niż wejść na szczyt, także mam takie wewnętrzne przekonanie, że ja zawsze byłam bardzo ostrożna i jakby, wiesz, akceptacja ryzyka to jest taka śliska sprawa, bo to jest trochę tak jak bycie kierowcą, nie? Że wszyscy ci, którzy jadą wolniej od ciebie, to melepety, a ci, co jadą szybciej od ciebie, to wariaci. Więc pewnie trochę tak jest, że każdy ma gdzieś tam swoją perspektywę i są tacy, którzy cię ocenią, że to, co robisz, to jest szaleństwo i w ogóle nierozsądne, a są tacy, którzy robią jeszcze bardziej wariackie rzeczy. Natomiast ja w swojej opinii no, mam takie poczucie, że raczej nie chodzę po bandzie, nie? Że w momencie, kiedy mam takie poczucie, że coś ryzykuję albo że sprawa się robi za bardzo ryzykowna, czy tracę kontrolę nad tym, co się może wydarzyć, albo że potencjalnie tą kontrolę stracę, to ja w taki temat nie wchodzę, bo wiesz, ja góry są fajne, ale to nie mam takiego, wiesz, poczucia, że ja już mogę zginąć za jakąś tam górę. Nie, nie jest takie moje jedyne marzenie. Mam fajne życie, które lubię. Mam, wiesz, fajną rodzinę i rodzinę miałam też fajną, zanim mi się urodziła córka, więc to jakby i zawsze chciałam do nich wracać i wiesz, no decyzje w jakieś tam odwrocie czy wycofie są zawsze trudne, ale miałam takie poczucie, że podejmowałam je z pełną świadomością, że zawsze w góry mogę wrócić, a nawet znajdę sobie inne rzeczy, które mi w życiu będą sprawiać frajdę i radość.
a nie warto, wiesz, nawet palca tracić. I ja myślę, że to się nie zmieniło. Wiesz, no, z drugiej strony wiadomo, że nie wszystkie rzeczy od ciebie zależą, że są tak zwane ryzyka obiektywne, no ale umówmy się, ryzyko obiektywne to jest takie, że wjedzie w ciebie samochód albo, wiesz, to się może zdarzyć wszędzie, tak? I pewnie ono w jakiś tam sposób się zwiększa, nie wiem, w górach, cholera wie, wiesz, no. Ale Lwow tam kiedyś wymieniał wszystkich swoich kolegów himalajstów, którzy zmarli na raka, więc wiesz, ja mam takie przekonanie, że chcę robić w życiu to, co gdzieś tam mi sprawia przyjemność i nie oglądać się inaczej. Chcę żyć tak, żeby żyć, a nie tak, żeby nie umrzeć, nie? Bo gdzieś w tym odnajduję wartość, a nigdy do tej pory nie miałam poczucia, że jakoś strasznie ryzykuję, więc nie mam poczucia, żeby mi się teraz coś w tej kwestii jakoś drastycznie zmieniło. Bo może dlatego, że wcześniej nie miałam. Nie? Że ja nie lubię, znaczy nie mam poczucia, że lubię ryzykować. Nie. Czyli wyprawy na 8-tysięczniki nie są ryzykowne dla ciebie. Wiesz co, no. Wiesz, nie wiem, jak to opisać. No, to jest jakaś tam strefa komfortu. No są ryzykowne, jasne. Czyli tej strefy komfortu nie przekroczyłaś podczas żadnej wyprawy? Swojej strefy komfortu? Niech ja się nad tym poważnie zastanowię. No to jednak, wiesz, dla zwykłego zjadacza chleba, nas, osoby, które oglądają to i nie są doświadczonymi himalaistami, to jednak wyprawa na, tym bardziej, że to nie są komercyjne, turystyczne wyprawy, tylko jednak wyprawy sportowe, gdzie torujesz, gdzie zakładasz poręczówki, gdzie nie idziesz, tak jak mówisz, z szerpami, czy wiesz. Ale wiesz, to się da robić względnie bezpiecznie, no. Musisz omijać, wiesz, tak naprawdę, jak jesteś na takim lotce jesienią, gdzie są dwie wyprawy, gdzie nie stoisz w kolejkach, gdzie jest 300 osób, to ty sobie wybierasz, kiedy przechodzisz przez jedno ryzykowne miejsce, gdzie się walą potężne seraki i możesz zadbać o to, żeby nie być tam, jak ci wypadnie w kolejce, tylko żeby być tam wtedy, kiedy jest najbezpieczniej i zrobić to jak najszybciej, bo nikt cię nie hamuje, nie trzyma i tak dalej, nie? Wiesz, no, jak nie chodzisz po poręczówkach, które ktoś inny zakładał, tylko ty je zakładasz albo twoi koledzy, którym ufasz, to wiesz, że ci się nic nie urwie i wiesz, że nie są one stare i wiesz, że nie są tam powiązane jakieś węzły, które w ogóle, wiesz, jak je widzisz, to zastanawiasz się, kto to wymyślił. To są porządnie zrobione i założone, więc tak naprawdę, wiesz, no, w momencie, kiedy sam dbasz o swoje bezpieczeństwo, no to ja mam poczucie, że to może być bezpieczniejsze. No tak. Wiesz, no jest kilka zasad, do których się staram gdzieś tam stosować. Wiesz, nie chodzić samemu po uszczelnionym terenie, nie robić ze skrótów po miejscach, gdzie są szczeliny, nie wiązać się do starych poręczówek, a w każdym bądź razie ich nie obciążać. No no wiesz co, nie, może wydaje mi się, że w momencie, kiedy miałam takie poczucie, że już naprawdę, wiesz, wychodzę spoza strefy komfortu, no to wtedy podejmowałam jednak decyzję o wycofie. W miejscach, w których miałam jakby możliwość podejmowania decyzji. Tak, chyba tak. Okej. Okay. Teraz mam takie pytanie, nie wiem, czy masz z tym doświadczenie, generalnie tak ogólnie, bo jednak rola i matki, i himalaistki, wiemy, że w latach 60., 70. to jednak kobiety musiały przełamywać takie społeczne konwenanse wyrodnej matki, że tak powiem, że się spełniały swoją pasję, mając dzieci, pozostawiając jednak dzieci, a skupiając się na sobie. Ale nie masz takiego doświadczenia, takiego, nie widzisz tego, że, znaczy samo to, że w ogóle poruszam ten temat, to chyba też o to czymś świadczy, ale nie masz wrażenia, że to się nie zmieniło jednak?
i że cały czas jednak ta nagonka na kobiety, które się realizują, ja mówię o takich ekstremalnych sytuacjach, jest i że to jednak cały czas trzeba gdzieś tam w tych z tymi konwenansami społecznymi walczyć. Wiesz co, no sam fakt, że my o tym rozmawiamy, a mój brat praktycznie nigdy, nie mówiąc właśnie, już prawda? O innych kolegach, to świadczy o tym, że no tak, no ale co ja mam z tym zrobić? Jakby, wiesz, sama nie zmienię stereotypu myślenia całego społeczeństwa, mam wpływ tylko na to, co ja robię. A wiesz, jakby ja podejmuję decyzję o tym, czy ja, wiesz, kieruję się tym, co myślą inni, czy tym, co myślę ja. I tyle mam w tym temacie tak naprawdę do powiedzenia. A wiesz, jasne, można się wkurzać, można to próbować, wiesz, zmieniać, ale po co, no, nie wiem, może trzeba po prostu czekać, może już, nie wiem, moja córka może już będzie miała łatwiej, a może jeszcze nie. Trudno mi powiedzieć. Wiesz, no, jedyne, co mogę w tej sytuacji powiedzieć, to po prostu ej, no, to chyba dotyczy tak naprawdę wszystkich, znowu bez względu na płeć, no, nie przejmuj się i rób swoje, no, inni cię nie definiują, sam siebie definiują. Właśnie, tylko to też jest takie wewnętrzne jednak poczucie, które kobiety częściej w sobie mają, że nie wiem, czy to jest przez konwenanse społeczne, czy nie, czy my, że my rzeczywiście, nam jest trudniej. Mężczyznom chyba jest po prostu łatwiej, ja już nie chcę tu oceniać i w żaden sposób wartościować, ale też statystycznie z tego wynika, że mężczyznom jest po prostu łatwiej zostawić te rodziny i te dzieci na miesiąc, dwa, Ale niż kobiety. Wiesz, to jest zupełnie niewykluczone, że to jest kwestia wyboru. Bo ja się często spotkałam z takimi opiniami, że po prostu, wiesz, no, pewne rzeczy zmieniają się kobietom priorytety i to też jest okej, okay, nie? Nie ma w tym żadnego problemu, a facetom się nie zmieniają priorytety i to też jest okej. Okay. I wiesz, no jakby chodzi o to, żeby, tak jak mówię, robić swoje i to, w czym gdzieś tam odnajdujesz radość i też, wiesz, nikt nie musi nikomu na siłę udowadniać, nie? Że pomimo tego, że jestem kobietą, to będę chodzić dalej, jeździć w te góry i co mi zrobicie. Jeżeli będę miała na to ochotę, to będę to robić, ale jeżeli będę miała ochotę, wiesz, jeżeli się okaże, że nie, że za dużo mnie to kosztuje wysiłku, żeby pojechać od mojej córki na tak długo, no to nie będę tego robić. I będę się kierować jakby swoim przekonaniem czy swoimi odczuciami. Na razie, wiesz, mam takie poczucie, że chciałabym wrócić w góry, że daje mi to równie dużo, albo wiesz, w innym wymiarze dużo i że na razie nie chcę z tego rezygnować, chociaż w tym konkretnie momencie z tego rezygnuję i w zasadzie robię to bez żalu, więc wiesz, no to się wydarzy, będę się na bieżąco jakby adaptować do sytuacji, do tego, co będę uważała za słuszne, czy za atrakcyjne dla mnie, czy ważne, czy istotne. Okej. Okay. No to jest taki ładna wypowiedź na koniec, zamykająca. Ja tylko jeszcze przejrzę, bo oczywiście możecie zadawać pytania. Przypominam także, jeżeli macie pytania, tam wiem, że jak były jakieś bardziej komentarze do naszych wypowiedzi i do męskiej, więc nie wszystkie tylko będę czytać, bo też do mężczyzn i nie tylko, i mężczyźni chętnie zabierali głos. Ale pytań z tego, co widzę, nie było. Ja też tak patrzę na godzinę, żeby też za wiele ci czasu nie zabierać, bo już chyba przekroczyłyśmy limit. Co, nie widzę, która jest godzina. Wiesz co, jest o, pół. Widzę. Tak, także już długo siedzimy, rozmawiamy, nie chcę ci za wiele czasu zabierać, bo ja się ze swoich pytań wyczerpałam, więc pytanie, czy macie jeszcze swoje pytanie, jeżeli nie, to będziemy kończyć. U mnie wyczerpałaś temat damsko-męski i dzięki Bogu, potwierdzasz, no, swoim doświadczeniem potwierdzasz, że płeć nie ma znaczenia i to jest bardzo fajne w górach wysokich i w spełnianiu swoich pasji. No i to jest szansa, że nasze PZA rzeczywiście gdzieś tam w te kobiety bierze, powiedzmy, w każdym razie coś tam robią, więc może faktycznie się to zmieni, więcej kobiet będzie się wspinać na 8-tysięczniki, bo jednak za granicą jest to bardziej popularne, jest więcej kobiet. U nas ja mam wrażenie, że ciągle, ciągle mało i za mało. Przynajmniej nie kontynuujemy naszych wielkich himalaistek, Wandy Rutkiewicz, właśnie Anny Czerwińskiej i tych wszystkich pierwszych przejść, no to u nas już niestety w tej chwili
zamarło. Masha Gordon ma bardzo dużo takich ciekawych obserwacji związanych z himalaizmem, bo faktycznie twierdzi, że i to też trochę widać, że ogólnie na świecie wszystkie inne sporty górskie w zasadzie się bardzo równouprawniły, ale himalaizm cały czas gdzieś jest bardzo mało sfeminizowany. No i ona ma swoje opinie i poglądy na ten temat i uważam, że bardzo słuszne są te jej obserwacje. To dość odważne, ale błyskotliwe. Z tego, co słyszałam jej wypowiedzi, to bardzo do mnie trafiały. I może faktycznie to jest tak, że wiesz, no to wymaga trochę więcej czasu, więcej wysiłku, więcej nakładów finansowych również. I to, te wszystkie elementy powodują, że kobietom faktycznie jest trochę trudniej. Ale wiesz, no różnie to bywa. Nie, nie mam jakiejś takiej zdeterminowanej opinii, bo wiesz, tak naprawdę jakby się w tej chwili rozejrzeć, czy spojrzeć na polski himalaizm, no to znowu można się przyczepiać do stylu i można się zastanawiać, jakie to są osiągnięcia sportowe. Natomiast wiesz, częściej się słyszy mimo wszystko imiona dziewczyn, które coś tam osiągnęły w Himalajach, przynajmniej przez ostatnie kilka lat, jeśli chodzi o sukcesy. No to ja myślę, że więcej sukcesów było damskich w górach najwyższych, jeśli chodzi o Polskę. Tylko znowu, no. Tylko wiesz, to znowu ktoś zarzuci, że nie było pierwszych, nie było zimowych właśnie, nie? To co też mówiłam. Tak, no bo to wiesz, niekoniecznie nie sportowe, natomiast wiesz, no to świadczy, że jest jakiś tam potencjał, tylko, ale wiesz, no pierwszych wejść i zimowych, no to też dawno nie było żadnych. Więc wiesz, no. Tak, tak. Ani nowych wyznaczonych dróg. Ani nowych wyznaczonych dróg, nie? Polskich to już kurde, 20 lat tak jest. No teraz już wszystkie zimą w ogóle góry mamy zdobyte, więc to już temat umarł, że tak powiem. Zostają siedmiotysięczniki i wszystkie niższe góry, ośmiotysięczniki, więc nic już nie będzie tak spektakularne chyba. No ale dla kobiet jeszcze myślę, że jest dużo szans fajne, nowe w sumie drogi poprowadzić, jeżeli się podejmą. Pytanie, czy no, się podejmą. Jest mnóstwo jakichś tam pomysłów tego, co można robić. Jest cały czas eksploracja, jest dużo fajnych gór, 6-tysięcznych, 7-tysięcznych są, wiesz, no, życia nie starczy, musi tak wiesz, przyjrzeć, co można jeszcze no tak. No tak, 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 tak. Ale to tak, jak mówiłaś, to też w jakimś wywiadzie przeczytałam, że to, że nazywane jest coś kobiecym wyprawą, czy kobiecym zdobyciem, to często jest teraz już chwyt marketingowy, jest stosowane jako chwyt marketingowy, bo w twoim mniemaniu, i to jest bardzo fajne, to co mówisz, że to, że jest się kobietą czy mężczyzną, nie ma znaczenia. Płeć nie ma znaczenia. Rzeczywiście wystarczą te kompetencje, przygotowanie i kobieta jest tak samo w stanie sprostać himalajzmowi wiesz, trudnymi drogami, tak samo jak mężczyźni. To jest kwestia konsekwencji, tak? Jeżeli zakładamy, że mamy podobne możliwości i chcemy być podobnie traktowani, no to też ciężko forsować coś jako kobiece wejście, no bo albo jest w ogóle wejście, albo wiesz, no mówimy o kobiecym himalajzmie osobno, jeżeli zgadzamy się, że ta różnica akurat w tym konkretnym sporcie jest nieistotna albo jest pomijalna, no to eksponowanie czegoś jako kobiecego mija się, przeczy jedno drugiemu. Nie? Wydaje mi się, że to jest po prostu najzwyczajniej w świecie konsekwencja, konsekwentne podejście do istoty płci w górach wysokich. Albo jej braku. Tak. Tak, bo ile za czasów Wandy te kobiece wyprawy musiały się odbywać, bo po prostu mężczyźni nie chcieli zabierać kobiet w góry, więc one musiały, żeby się wspinać, też organizować kobiece wyprawy albo po prostu uczestniczyć w zagranicznych. O tyle teraz, no miejmy nadzieję, że faktycznie tak jest, że IPZA i
organizuje i wierzy w te nasze kobiety i one nie będą musiały robić stricte kobiecych, tylko że mężczyźni będą chcieli i chcą się też wspinać z kobietami. Wiesz co, ja mam takie poczucie, że w przypadku wiesz, czasów Wandu czy Arlin to było bardziej tak, że w zespołach mieszanych kobiety były deprecjonowane, czyli bez względu na to, że się wspinało ze słabszym tak. czy z mocniejszym partnerem, to zawsze był sukces męski, a one były tam na doczepkę albo żeby asekurować. Więc żeby móc pokazać, że jesteśmy tak samo niezależne i samodzielne w górach, musiały się wspinać w zespołach kobiety. No ale tak jak mówię, nie ma co się kopać koniem i wyważać drzwi otwarte, skoro pokazało, że są tak samo mocne w zespołach kobiecych, czy są w stanie również dokonać ciekawych, atrakcyjnych, trudnych przejść w zespołach kobiecych, no to wystarczy, pokazały i już, teraz już to wiemy, tak. I dlatego wydaje mi się, że wiesz, no jasne, nie? To się sprzeda pierwsza kobieta na czymś tam, albo pierwsza kobieta zimą gdzieś. Natomiast dla mnie osiągnięcie sportowe, no to znowu wiesz, umiarkowane. Przy czym no tak. wiesz, no znowu jakby ten sport w górach dla mnie to jest taka śliska kategoria, bo fajnie się wspinać czysto, fajnie mieć z tego satysfakcję, fajnie robić wiesz, coś ambitniej niż mniej ambitnie. Ale tak naprawdę, wiesz, najważniejsze są gdzieś tam chyba jakieś emocje, poczucie własnej satysfakcji z tego, co się, wiesz, zrobiło. Ja gdzieś tkwię cały czas na przekonaniu, że góry są dla mnie i chcę, żeby tak pozostało sferą wolności i niech każdy sobie je przeżywa i działa w nich po swojemu. A to, co. I tak chyba trochę jest, nie? Nie ma jakichś standardów. Sam fakt, że wiesz, no nie da się wejść dwa razy na tą samą górę w dokładnie tych samych warunkach. No to nie da się, więc one z założenia te wejścia są nieporównywalne. No tak. A wiesz, wydaje mi się, że chodzi o to, żeby nie wiem, jak najwięcej z tego dla siebie wynieść, mieć z tego jak najwięcej przyjemności. No tak, tak. No przede wszystkim chyba po to się głównie, myślę, osoby wspinają. No dobrze, tu pytań nie widzę. Coś było. Oj, tu mi się obróciło. Tak, o Gordon Mash tutaj piszą osoby, że bardzo inspirująca kobieta. Dobrze, to nie ma pytań, wszyscy się tam jeszcze witają i więc ja bardzo chciałam Ci podziękować, że poświęciłaś nam już sporo czasu, w sumie przekroczyłam limit. No i że chciałaś się podzielić swoimi doświadczeniami, swoim zdaniem też, ideologią przede wszystkim na góry, za to, że no, otwierasz tam gdzieś horyzonty i pokazujesz jednak, że faktycznie ta płeć nie ma znaczenia, bo przy tych moich rozmowach to z kobietami bywa różnie. A jesteś takim światełkiem w tunelu, że rzeczywiście nie jest tak źle i nie jest też tak źle z tą dyskryminacją, bo to jednak, no to jednak wielu osób doskwiera, no, zdarza się kobietom. Ja też, jak szłam na pierwszą taką mniejszą wyprawę, bo to nie są Himalaje oczywiście, to też usłyszałam, że kobiet się nie bierze w góry, bo nasze waciki za dużo ważą. Więc gdzieś tam to jeszcze, gdzieś tam w niektórych głowach siedzi, ale fajnie, że jest nadzieja, że, nie, że to się zmienia, że pokolenie się zmienia, że będzie lepiej i będziemy robić więcej. Tutaj wszyscy bardzo dziękują za rozmowę, bardzo ciekawą, także bardzo, 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 bardzo Agna Ci dziękuję, że poświęciłaś nam czas. Ja również dziękuję za zaproszenie, było bardzo miło z Tobą rozmawiać. To jest takie mieszane uczucie. Widzę Ciebie, wiem, że jest nas więcej słuchaczy. Tak. No to jest urok live. Mamy czasy, jakie czasy, jakie mamy. Nie, wydaje mi się być to, że bez przesady z tą dyskryminacją. Można sobie z tym poradzić chyba bardziej. Nie chciałabym, wiesz, no wiadomo, trzeba gdzieś tam walczyć o swoje, pilnować i zmieniać świat na lepsze, ale też nie tłumaczyć wszystkich swoich, starać się nie tłumaczyć wszystkich swoich niepowodzeń albo porażek dyskryminacją, bo to jest takie, wiesz, easy way out.
A to chyba, no, poza tym wiesz, świat się zmienia i ja wyraźnie to odczuwam, że świat się zmienia i po prostu musimy tylko za nim nadążyć, że wiesz, dziewczyny robią niesamowite rzeczy w górach, gdyż ja widziałam, słyszałam to, co robiła Eli Revolt, to jest, wiesz, fascynujące i jakby jeszcze bardziej uzasadnia takie myślenie, że to różnice są w naszych głowach. No tak. Tak. Dobra. No dobrze, i tym pięknym akcentem to wszyscy piszą, że ciekawe spostrzeżenia, ciekawa rozmowa. Bardzo, bardzo dziękuję. Już żegnam się oficjalnie. No mam nadzieję, że uda się kiedyś spotkać na żywo, nie tylko przez ekraniki telefonów. Tak. Dzięki wielkie, wszystkiego dobrego. No i do zobaczenia, mam nadzieję, w górach, może na szlaku. Do zobaczenia.